W tym krótkim filmie pokażę kilka ciekawych obiektów, które są zbyt małe, żeby zrobić o nich osobny film, ale z jakiegoś względu uznałem, że są ciekawe i znajdują się na terenie Wałbrzycha. Na przykład tak jak to opuszczone stanowisko przeciwlotnicze. Nieopodal znajduje się drugie, ale wygląda dokładnie tak samo. Dlatego nie będę po niego szedł. No, stanowisko przeciwlotnicze miało za zadanie strzelać do wrogich samolotów. No to bez przedłużania udaję się do następnego obiektu. Drugim obiektem na mojej liście są te właśnie sporniki, które służyły do mocowania kolejki linowej, która łączyła teren, gdzie mieszkali więźniowie dawni pracujący na terenie tam w PKP z kopalnią czy sztolnią Amalia. Ta kolejka przez tą górę w linii prostej linowa właśnie sobie szła. No, to ja teraz idę do następnego obiektu. Kolejną ciekawą rzeczą, może nie obiektem, jest to opuszczony wagon kolejowy stojący na zarośniętej bocznicy. Tak to właśnie, to krzywo kamerę trzymam, tak to właśnie wygląda od tej strony. I tu wagon z tej perspektywy. No, ja się teraz udam do ostatniego obiektu. Ostatnim ciekawym obiektem, tak mi się wydaje, że ostatnim, w tym odcinku przynajmniej, który chciałbym pokazać, jest zniszczona zapora przeciwczołgowa mieszcząca się przy ulicy Świerkowej na Poniatowie. Wiadomo, miała za zadanie powstrzymywać przejazd wrogich czołgów no na dalszy teren jej pozostałości ciągną się jeszcze tam dalej, widać również pewnego rodzaju otwory, nie wiem w jakim celu zostały wykonane. No i to by było chyba na tyle z tego odcinka, ja zapraszam na kolejny i cześć. Thank you.